Na terenie Anglii bardzo są popularne tak zwane electric sport. To nie jest tak naprawdę gniazdko elektryczne, to jest taki włącznik, który tutaj ma, jak jest włączony, pokazuje, czy jest napięcie, z bezpiecznikiem. I opowiadałem o nim w jednym z, pokazywałem, jak go podłączyć w jednym z moich wideo na playliście elektryczność, ale dzisiaj chciałbym wam pokazać bezpieczniki. Tutaj jest w środku fuse, czyli bezpiecznik. Je się stosuje na przykład podłączenie, jak na przykład macie, prowadzicie sobie nowy przewód na przykład od głównego gniazdka w kuchni na przykład i prowadzicie na przykład do lodówki i wtedy możecie na przykład wyłączyć szybko lodówkę. Jedne są z takimi włącznikami, drugie są bez włączników, same fuse'y i one chronią po prostu dane urządzenie, tak? I tu w środku, jeżeli podważę, wyjmę, to tutaj w środku jest fuse, czyli bezpiecznik. I tutaj zaraz wam pokażę. Zwróćcie uwagę. Wyjmę i tutaj mamy 13 amper, czyli maksymalny prąd, jaki tu może płynąć, to jest 13 amper. A tutaj mam opakowanie tych bezpieczników, o taki pak, i tutaj mam 3 ampery, te czarne i brązowe. Tutaj mam czarne, tu jest na przykład opis, że czerwone to są 3 ampery, czarne 5 amperów i brązowe to jest 13 amperów, więc widzicie wam, gdzie jest taki standard. Brązowy bezpiecznik to jest 13 amper, tutaj czarny, czyli ten, będzie 5 amper, nawet piątka jest napisana, jak widzicie, ale kolory oznaczenia, więc tak to wygląda. Jeżeli się popsuł, to mogę sobie otworzyć, włożyć nowy i tak dalej, więc nie ma problemu. Ale zabezpieczenie obwodu tutaj jest w tym wypadku, więc tutaj troszeczkę ciężko wchodzi, ale tak jak mówię, w zależności od typu gniazdka. No i teraz, tak jak mówię, więc w ten sposób łatwo możecie sobie wymienić taki bezpiecznik w takim włączniku.